Program po godzinach. Adam Tyc, witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś rozmawiać będę z panią Iloną Kanclerz, liderką Śląskiej Partii Regionalnej. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Śląska Partia Regionalna. Brzmi to śląsko, brzmi to regionalnie, ale brzmi też politycznie, no bo partia siłą rzeczy kojarzy się z polityką. Cztery filary waszego ugrupowania. Samorządność, tożsamość, dialog i innowacyjność. One między sobą, inaczej, one pojedynczo mogą funkcjonować, czy one muszą funkcjonować jako te cztery filary, no bo teoretycznie filary zawsze muszą być cztery, albo chociaż trzy, żeby coś stabilnie stało. No, odnoszę się do części, tej pierwszej części pana wypowiedzi, no to muszę powiedzieć, że jak najbardziej partia, ponieważ jest to narzędzie, którego teraz potrzebujemy do tego, żeby zarysować to pole, na którym chcemy współpracować na rzecz Śląska i chcemy przez to pokazać również, że jest to organizacja profesjonalna, która będzie brała udział również w nadchodzących wyborach. Mhm. To musi być jasne. A te cztery filary? Cztery filary to jest praca, którą wykonaliśmy praktycznie przez ponad pół roku. To jest praca poprzez rozmowę na Śląsku z ludźmi, poprzez rozmowę z organizacjami, z liderami, poprzez zapoznawanie się na przykład już konkretnie w miastach, jakie są potrzeby mieszkańców. Czyli to jest to wszystko, co jest wynikiem, można powiedzieć, praktycznie badania tego, na co choruje teraz Śląsk. No, i to właśnie są te cztery filary. To w takim razie to ja pytam o odpowiedź na to pytanie, na co Śląsk choruje, jeśli w ogóle choruje. No więc tutaj na szczęście mogę powiedzieć, że to jest taki stan grypowy, nie stan przedzawałowy, jeżeli dalej pójdziemy w tym kierunku, ale dobrze by było, żeby rzeczywiście dowitaminizować, żeby sprawić, żeby lepiej zaczęła krążyć krew, żeby była jeszcze lepsza energia, żebyśmy mieli jeszcze większy potencjał niż do tej pory, bo oczywiście ma pan niewątpliwie rację, że taki potencjał, jaki mamy na Śląsku, jest wyjątkowy. Jest to fantastyczna podstawa do tego, żeby budować nowy most do przyszłości. Dobra, no to jednym z takich, może nie mostów, ale na razie kładek jest przedstawiony pod koniec ubiegłego roku, tak zwany program dla Śląska. Premier Mateusz Morawiecki w Katowicach przedstawił program dla Śląska z założenia chyba taki program wytyczający szlaki, wytyczający drogę, jaką widzi rząd dla naszego województwa. Wy jako Śląska Regionalna macie pewne uwagi i te uwagi wystosowaliście w liście do pana premiera. Jakie to są główne uwagi? No przede wszystkim to jesteśmy bardzo szczęśliwi, że z poziomu Warszawy widać region i że jest to jeden z pierwszych regionów, który jest wprost wskazywany jako ten, do którego się rząd zwraca i dla którego ma bardzo interesującą oczywiście propozycję. No jednak, jak to bywa oczywiście w życiu, ci, którzy są na miejscu, a to jest również celem Śląskiej Regionalnej, żeby stworzyć możliwość do powstawania takich liderów, którzy będą mogli fantastycznie opiniować i współpracować na temat w różnych aspektach, to widzimy tutaj jednak pewne poprawki. Na przykład program Mieszkanie Plus, który jest programem ogólnopolskim tutaj u nas w skali regionalnej, a trzeba w tym miejscu powiedzieć, że jesteśmy jedyną organizacją, która w ogóle odpowiedziała na ten apel, którego merytorycznie przeanalizowała i która właśnie konkretne podpowiedzi czy też propozycje pokazała. Mhm. I teraz wracam do tego. Na przykład w programie Mieszkanie Plus my widzimy trochę inne zastosowanie tych pieniędzy. Po co budować wiele nowych osiedli, w których później wiatr hula gdzieś na suburbii czy też pod lasem. Jest to bardzo miłe, jednak tak naprawdę najgorszą taką tkanką miejską są centra miast, są śródmieścia. To tam często się spotykamy z patologią, to tam się odgrywają no, takie najgorsze miejskie, sensacyjne historie. To zresztą tam właściwie nie wiadomo dlaczego, bo przecież to powinny być wizytówki i serca naszego regionu, to one wyglądają często bardzo słabo, źle. A można powiedzieć, że jak nawet scenografia do filmów o wojnie. No, ale co więcej się wyludniają. To nie jest tylko charakterystyka śląska, bo to trend nie tylko ogólnopolski,
Polski, ale w ogóle na całym świecie tak jest, ale w liście do pana premiera zwracać uwagę, że trzeba by było się z tym problemem zmierzyć i pytanie, bo wie pani, łatwo jest wytykać błędy, a trudniej jest wskazać, jak te błędy rozwiązać, albo jakie rozwiązanie znaleźć, żeby tych błędów nie robić. No to w tym kontekście... No w tym kontekście właśnie odpowiedzią naszą i propozycją jest program Śródmieście Plus, a to od razu wskazuje, gdzie my proponowalibyśmy, żeby te środki poszły. Mhm. Mamy bardzo dużo pustostanów. I to jest, przyzna pan, realiom wszystkich centrów, tak, wszystkich miast na Śląsku. Mhm. One są w złej kondycji, są niedoinwestowane. Gdyby te pieniądze, albo ich część, przeznaczyć na rewitalizację centrum miast, to powstałyby nowe mieszkania, gdzie ludzie mogliby zamieszkać i gdzie by życie było pobudzone w tych centrach, gdzie można by przywrócić tą krew do centrum. Mm-hmm. Mówi pani o pieniądzach. No to jak to w naszym kraju często bywa, bardzo wiele świetlanych pomysłów, świetlanych idei się rozbija o pieniądze, a w zasadzie o ich brak, czyli brak finansowania. Wy postulujecie, żeby pewna część środków, a nawet znaczna część środków znalazła się w budżecie województwa śląskiego. 3 razy 1% VAT dla samorządów. Samorządy potrzebują tych pieniędzy? No, samorządy bardzo potrzebują pieniędzy, ale nie dlatego, że po prostu ich chcą, tylko że właśnie cechą samorządności jest samo zarządzanie środkami, kapitałem, no ale przede wszystkim środkami. Mhm. Dlatego też proponujemy, żeby 3%, czyli po jednym, na przykład dla województwa, dla gminy i dla powiatu, wróciły do... To u nas nam konkretnie chodzi na Śląsk, ale być może jest to również oferta dla innych województw, wróciły po to, żebyśmy mogli lepiej tymi pieniędzmi zarządzać, czyli wskazać miejsca, gdzie one są najbardziej potrzebne, a wiedzą to po prostu gospodarze, miast, gmin, ludzie, którzy są na miejscu. Tak, tylko już widzę, jak politycy w Warszawie zdecydują się 3% wpływów z podatku VAT oddać województwu śląskiemu. Ale to dlatego, że trzeba zmienić myślenie o tym. To nie chodzi o to, żeby oddać. To chodzi o to, żeby je właściwie umieścić. No, z pewnością politycy by znaleźli jeszcze inne sposoby. Oprócz tego 6% PKB, produktu krajowego brutto, na oświatę. No tak, na tym nam szczególnie zależy. Mhm. Zresztą kultura, sztuka, oświata i ta cała praca, która już jest wykonana przez wiele środowisk śląskich, czyli regionalna szkoła, regionalna lekcja, wsparcie języka regionalnego. To są te miejsca, w które byśmy chcieli zainwestować te pieniądze. No i przede wszystkim trochę jednak zwiększyć, bo to nie jesteśmy w czołówce. Okej, okay, no to jeszcze na koniec jedno pytanie o kwestię, z którą być może celowo lub niecelowo jesteście kojarzeni. Chodzi o autonomię śląską, bo nie ma co ukrywać. Śląska Regionalna jest w jakimś mniejszym lub większym stopniu związana z ruchem Autonomii Śląska, który już w samej nazwie ma słowo autonomia. To pytam, jak poglądy tej partii mają się do tych, nie wiem, czy zapędów, czy do tego hasła, żeby jakoś tę naszą autonomię stworzyć, albo zwiększyć, albo przywrócić. Ale równie dobrze w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, że jedna z organizacji walczy o uznanie śląskiego języka, a jeszcze innej zależy na tym, żeby zieleń była piękna i kolorowa, a nam zależy na silnym Śląsku w mocnej Polsce. I jest i przede wszystkim, co jest najważniejsze, i jest to jeden z filarów, jak pan słusznie sam zauważył, to jest samorządność. A samorządność absolutnie nie jest tożsama z głównym postulatem organizacji RAŚ. Jest to jedna z organizacji, które tworzą Śląską Regionalną, jednak to forum tych organizacji wypracowuje kierunek, w którym idzie Śląska Regionalna. Okej, okay, no to zobaczymy, w którą stronę pójdzie Śląska Regionalna, jeśli no chyba już w naszych najbliższych wyborach, jeszcze w tym roku. No, jak najbardziej się przygotowujemy do tego. Okej, okay, no to będziemy śledzić te zapędy. Ilona Kanclerz, liderka Śląskiej Partii Regionalnej, była moim i państwa gościem. Ślicznie dziękuję za spotkanie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. A państwa oczywiście zapraszam na kolejne wydanie programu.